miłość, praca i finanse. Te trzy tematy są oczywiście bardzo ważne i dotyczą nas wszystkich. Dlatego też dzisiaj czytanie jedno, ale właśnie na te trzy tematy. Chodzi oczywiście o najbliższy czas, powiedzmy miesiąc wrzesień, początek jesieni. Robimy właśnie na ten czas wróżbę. Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Orakle Miłości u Loeli. Cieszę się, że Państwo mnie odwiedzają. Zasubskrybuj mój kanał koniecznie dzisiaj, jeśli tego nie zrobiłaś lub nie zrobiłeś. Naciśnij subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, byś dostawała codzienne wróżby, darmowe horoskopy, rytuały i wskazówki na różne tematy, no szczególnie miłosne. Wróżby to tak jakby poradniki miłosne. Kiedyś były być może książki, teraz są wróżby, orakle na YouTubie, bardzo popularne. Więc zapraszam Państwa na mój kanał. Kochani, proszę również o komentarze, by mój kanał żył, by była wymiana energii, byśmy w ten sposób komunikowali ze sobą i poznali wzajemnie nasze różne historie. Dziękuję. Proszę również o lajki. Na wróżby indywidualne zapraszam na e-mail. E-mail znajdą Państwo pod moim filmikiem i w komentarzach. Oczywiście we wróżbach indywidualnych przyjrzę się tylko Waszej historii miłosnej lub jakiejś innej, zawodowej, finansowej. Jeśli macie jakieś dylematy, problemy, chcecie się doradzić, nie wiecie co zrobić, macie trudną sytuację, czy zawodową, finansową, emocjonalną, zapraszam na e-mail i wtedy przyjrzymy się Waszej sytuacji i co powiedzą do tej sytuacji, do tej historii karty. loelia.orakel@gmail.com to mój e-mail. Zapraszam na wróżby indywidualne. Kochani, dzisiaj zacznijmy patrzeć, przyglądać się kartom, co mówią o miłości, pracy i finansach. Pierwszy temat: miłość. Mam trzy karty Lenormanda i jedną kartę Tarota. Miłość, wow, bociany. Czyli bociany już mówią, że przyjdzie coś pozytywnego, że rozwinie się tutaj coś u nas w miłości pozytywnego. Kochani, nawet jeśli były u Was jakieś problemy, chmury, to rozjaśni się. Wyklarują się problemy i przyjdzie słońce. Widzicie tutaj słońce na horyzoncie, światło, jasność, rozchmurzenie, więc bociany przyniosą coś pozytywnego. Bociany oznaczają zawsze pozytywny i dobry dla Was rozwój spraw. Niemniej jednak trzeba w miłości się przyjrzeć czy problemom, które na Was ciążyły, Wam doskwierały w związku, czy psuły Waszą relację, czy trzeba się dokładnie przyjrzeć nowo poznanym osobom. Ponieważ być może są wśród nich kandydaci, którzy są nieszczerzy, kłamliwi,
zazdrośni lub niewierni. Karta maski oznacza to, że ktoś przed Wami udaje i pokazuje się nieszczerze, nieautentycznie. Maskuje swoją twarz lub ukrywa pod tą maską jakieś sekrety, tajemnice, których nie chce wydać. Być może zdradę, być może spotykanie się z wieloma kobietami naraz. Tutaj ta karta oznacza dwie lub trzy twarze, dwulicowość, niewierność, nieszczerość. Musimy się przyjrzeć, kochani, z kim mamy do czynienia. Musimy się w miłości również przyjrzeć swojemu partnerowi, mężowi, kochankowi. Czy coś on przed nami nie ukrywa, nie okłamuje nas, nie zdradza? Czy nie ma właśnie innych kontaktów z innymi partnerami, partnerkami? Tutaj tak jakby coś miało się wyjaśnić. W najkrótszym czasie, w najbliższym czasie, jakby coś miało właśnie tu wyjść na jaw. Czyli sprawy ukryte, niejasne powinny w najbliższym czasie wyjść właśnie na światło dzienne i poprzez to powinno się tutaj coś dobrze rozwinąć. Ponieważ być może byłyście oszukiwane, okłamywane, zdradzane, czego się nie spodziewałyście. Może być taka opcja. Niemniej jednak dla tych widzów, którzy są singlami i w miłości szukają nowych związków, nowego partnera, nowych znajomości, zaleca się tutaj szczególnej ostrożności i uwagi. Ponieważ ludzie, czyli mężczyźni, partnerzy, partnerki, których spotkacie na swojej drodze, mogą zagrywać coś nieuczciwie. Kłamać, szachraić, kombinować, oszukiwać, intrygować, być po prostu w stosunku do Was nieszczerym. Więc uważajcie, kochani, z kim macie do czynienia. Przyjrzyjcie się również swoim partnerom, którym może ślepo wierzycie, ufacie. Ściągnijcie różowe okulary i przyglądnijcie się, czy partner czegoś ważnego przed Wami nie ukrywa. Nie musi być to zdrada. Może być to coś zupełnie innego, co ukrywa przed Wami Wasz mąż, partner, o czym nie chcę Wam powiedzieć. Być może ukrywa przed Wami uczucia, emocje. Jest coś tutaj, co powinno być wyjaśnione, zaobserwowane i coś, co powinno być tutaj pod lupą, czyli wymaga szczególnej obserwacji i uwagi. Zobaczmy. Aha, jeszcze na spodzie karty Lenormanda miałam śmierć. Czyli tak jakby tu właśnie coś się wyjaśniło, wyjawniło. Jakby ten fałsz, nieszczerość, nieuczciwość, kłamstwa, być może zdrada, oszustwa, jakieś maskowanie się, nieautentyczność partnera, ta nieprawda, jakby tutaj się miały niebawem zakończyć. I narodzi się coś nowego, ponieważ bociany, tak jak mówię, obiecują dobry rozwój spraw, czyli narodzenie się na nowo, zmiana sytuacji, nagły obrót widocznie spraw w innym kierunku i pozytywny dla Was rozwój spraw, jeśli chodzi o temat miłości. Kochani, jeśli zobaczymy tutaj jeszcze kartę Rady Tarota. 6 mieczy. 6 mieczy, zobaczcie, kochani, mówi o poszukiwaniu nowych pomysłów. Odejście,
intelektualne, mentalne odejście, gdzie zostawimy wszystkie sprawy za sobą, które nam nie służą, które nas obciążają. Wyruszamy w poszukiwaniu nowej wiedzy, nowych projektów, nowych pomysłów, nowego partnera, nowej miłości, nowych emocji. Kochani, coś jakby miało się w miłości wyjaśnić. Jakby sprawy miały zacząć się od nowa przybrać jakiegoś lepszego rozwoju i jakbyście mieli szukać być może nowych inspiracji, nowych miłości, nowych znajomości, emocji, nowych randek, nowych projektów. Taka jest rada Tarota, jeśli chodzi o miłość. Nie bójcie się zostawić rzeczy, osób, uczuć, emocji, które Wam nie służą, które są fałszywe. Nie bójcie się odejść od partnera, który Was okłamuje, zdradza, wykorzystuje. Właśnie o tym mówią te cztery karty, ta kombinacja tych kart. Zobaczmy sobie, kochani, teraz drugi temat. Praca, zawód. Co przyniesie nam najbliższy czas do końca miesiąca września, początek jesieni? W pracy nowy rozdział, być może nowa umowa, nowy kontrakt, podwyżka, nowe projekty, być może w ogóle nowe miejsce pracy, podpisanie nowych umów, deklaracji. Tutaj mamy jakiegoś mężczyznę, być może jest to mężczyzna spod znaku lwa. Barana lub strzelca. Mężczyzna, który być może będzie Waszym szefem lub jakąś ważną osobą w Waszej pracy. Być może ktoś, kto pomoże Wam, by podpisać tutaj nowe jakieś umowy pracy lub dostać podwyżkę, awans, czy dostać nowe, inspirujące jakieś projekty. Jakaś ważna męska postać, która pomoże Wam, coś Wam da, da Wam może jakąś szansę, będzie aktywna w działaniu z Wami, będzie z Wami współpracować. W każdym bądź razie z tym mężczyzną, z tą osobą tutaj będzie jakiś pozytywny i ważny, przełomowy być może rozwój w Waszym życiu. Coś ważnego się stanie. Kochani, być może jakieś przeznaczenie, jakieś sprawy istotne, ważne, najważniejsze, które są Wam przeznaczone, które dadzą Wam nowe zadania do spełnienia, do nauki, które dadzą Wam nowe inspiracje, które pomogą Wam być może w karierze zawodowej, w polepszeniu warunków Waszych umów. Ta znajomość z tym mężczyzną będzie bardzo czymś ważnym, istotnym, być może inspirującym, pogłębiającym Waszą wiedzę, kreatywność, Waszą karierę, rozwój zawodowy. Będzie to jakieś ważne wydarzenie, ważny moment, ważna znajomość z tym właśnie tutaj mężczyzną, który się pokazał w tych kartach. Zapamiętajcie, baran, lew lub strzelec.
czyli znaki ogniste. Dobrze, karta jeszcze mówi tutaj o rozdrożu. Być może będziecie mieli dwie jakieś tutaj możliwości zawodu lub jakiś wybór. Być może będziecie mieli więcej alternatywnych, ciekawych projektów. Będziecie szukać lub będziecie zainspirowani, by właśnie tutaj ciągnąć dwa zawody, dwa projekty. Będziecie mieli więcej możliwości. Będziecie szukać albo wybierać jedną z najlepszych możliwości. Dwie możliwości, dwie decyzje, wiele projektów, być może pomysłów, dużo różnych, być może ciekawych idei, które Was rozwiną, dużo zadań, które pozwolą Wam się rozwinąć, rozwinąć Wasze talenty. Takie coś tutaj wyczuwam właśnie z tych zawodowych perspektyw, gdzie będzie tutaj dla Was jakaś osoba, mężczyzny bardzo istotna. Także uważajcie wszyscy ci, którzy mają rozmowy kwalifikacyjne, zaproszenia do rozmów o lepszą umowę, inne umowy, zarobki. Proszę zwrócić uwagę na Waszego szefa. Proszę zwrócić uwagę na osobę, która gra tutaj ważną rolę w środowisku zawodowym. Tak, rycerz mieczy. Kochani, rycerz mieczy mówi oczywiście o walce w zawodzie. Czyli musicie walczyć, bronić w to, co wierzycie, być idealistą, wierzyć w swoje zawodowe cele, inspiracje. Musicie brać sprawy na zimno, ale aktywnie i wykazać się energią, akcją. Czyli w zawodzie biec do celu aktywnie. Pokazać swoje umiejętności, a że jest to rycerz mieczy, to mówimy tutaj o intelekcie. Czyli nie emocjonowaniu się, tylko o intelekcie, o sprawności intelektualnej, o wiedzy, informowaniu się, byciu aktywnym. Walczyć proszę o swoje racje, o swoje szczeble zawodowe, o swoją karierę, o lepsze kontrakty. I trzeci temat, kochani, to temat finansów. O, też mamy bociany, czyli to już jest dobry znak. Bociany. Bociany przyniosą nam rozwój pozytywny w finansach i wszystko, co było jakieś chore, niezdrowe, czyli jakieś długi, jakieś problemy finansowe, wyleczą się w najbliższym czasie. Jest wzrost finansowy. Czyli widzimy tu solidne drzewo, które wzrasta, jest silne, duże i widzimy tutaj tęczę, która uzdrawia, leczy wszystkie jakieś chore tutaj dolegliwości, czyli czytamy tutaj długi, problemy finansowe, jakieś, nie wiem, czy spory finansowe, z którymi się borykaliście. Dobry rozwój spraw, aktywność finansowa, czyli na pewno oczywiście finanse nie spadają nam z nieba, kochani, ani nie zbieramy je na ulicy, tylko tutaj mamy aktywność w kwestii zarobku finansów, czyli musimy pracować oczywiście, być aktywnym, energicznym, kreatywnym, by nasze finanse się polepszyły. I wtedy, jeśli my będziemy aktywni, będziemy sumienni, pracowici, oczywiście poprawią się tutaj na pewno w najbliższym czasie nasze finanse. Sytuacja
finansowa pozytywnie się tutaj bardzo rozwinie, ale tylko, powtarzam, za Waszą, czyli Waszą, naszą aktywnością. Karta jedynka mówi też o początku. Początku aktywności Waszej niezbędnej do poprawy właśnie Waszych finansów i chodzi o to uleczenie finansów. Znowu mamy tęczę. Proszę zobaczyć, dwa razy mamy tutaj motyw tęczy, czyli uleczenie długów, wyjście z długów, z niesnasek, z problemów finansowych nastąpi na pewno w najbliższym czasie i to podwójnie wzmocnione, ale warunek jest jeden. Akcja, aktywność, energia, działanie, inicjatywa, pomysłowość, kreatywność. Wtedy przyniesie to rezultaty i pozytywne owoce, bo ciany zwiastują właśnie tutaj znów. Tak jak w miłości, tak samo tu. Pomyślny rozwój spraw. Karta Tarota, dziesiątka kielichów. Kochani, dziesiątka kielichów, oczywiście przepiękna karta, która mówi tutaj o spełnieniu. Pytamy o finanse. Dziesiątka kielichów mówi o spełnieniu marzeń, bardzo pozytywnym aspekcie rozwoju właśnie finansów, o bezpieczeństwie finansowym, zadowoleniu, spełnieniu, radości, bezpieczeństwie w sprawach finansowych. Pozytywny rozwój, spełnienie wszystkich Waszych marzeń. Oczywiście tylko i wyłącznie za pomocą Waszego działania, aktywności, pomysłowości. Jak możecie dzięki Waszym kompetencjom czy talentom, kwalifikacjom zdobyć więcej pieniędzy? Zobaczmy jeszcze, jaka energia będzie nam towarzyszyć, czyli orakel energetyczny, co nam pokaże właśnie na najbliższy czas, jeśli chodzi o miłość, zawód i pieniądze. Miłość, zawód i pieniądze. Proszę o radę, wskazówkę. Weg gehen, walking away. Ok, czyli zobaczcie, kochani. Odejść od tego, co teraz było. To ta podobna karta tej do tej. Do sześciu mieczy. Odejście od wszystkich starych spraw, które nam nie służą, które nas obciążają. Otwarcie furtki do ogrodu, do raju, otwarcie tak jakby nowego etapu rozwoju naszego życia, następnego etapu, zrobienie kroku, przejście przez bramę. Przejście przez bramę oznacza w kartach zawsze rozpoczęcie nowego etapu, nowej fazy, która jest dla nas bardzo ważna i istotna, co potwierdza tutaj właśnie ten krzyż. Jest to bardzo ważny etap, by zrobić krok i wejść jakby na następny level, gdzie doświadczymy jakiegoś ważnego rozwoju w naszym życiu lub doświadczymy czegoś nowego, niezwykłego, pozytywnego, lepszego, gdzie nastąpi jakaś właśnie pozytywna zmiana w naszym życiu. Karta brama jest zawsze jakimś przejściem do nowej fazy, czyli zostawiamy wszystko to, co stare, to, co nas frustrowało, obciążało, zasmucało, co nas rozczarowało, co było nieudane i przechodzimy na lepszy level. Do tego oczywiście potrzeba
niezmiernej energii, odwagi, kreatywności, aktywności, pomysłowości. To wszystko oczywiście za Waszą własną inicjatywą. Kochani, weggehen, czyli odejść od starych spraw. Zostawić wszystkie stare balasty. Przejść przez bramę i wejść w nową fazę, nowy etap. Wejść na nowy lewer rozwoju. I tego Wam życzę wszystkim i tego życzę również sobie, by jesień, która się niedługo zacznie, przyniosła również zmianę w naszym życiu. Oczywiście tą pozytywną zmianę. Dziękuję serdecznie wszystkim moim kochanym widzom. Życzę Wam pięknego najbliższego czasu, by wszystko to, co pokazały tej karty, się spełniło. I do usłyszenia, kochani, już niedługo.